Zbliżamy się ku końcowi. 98-57 dla Cieszyna. Setny punkt zdobywa zawodnik. A mówiliście, 11 zdobędzie. Czwórka po przechwycie, 157. 100 dla Cieszyna, 57 dla Rudy. Rudy 102. 102-57. No nic się nie stało. Porażka była wkalkulowana. Będziemy walczyć dalej. My, to znaczy Ruda Śląska oczywiście. Ja gratuluję drużynie Cieszyna zwycięstwa. W końcu grają u siebie, są liderami. Kolejne ich zwycięstwo w rozgrywkach. Dalej zostają bez porażki. I na pewno będą dla nich miłe ferie. A ja podejdę jeszcze do trenera, pana Portliszka. Może coś podpatrzymy. Łuki jest inaczej, tak? To Łuki, Maciek, Klaudiusz. I Paweł. Trochę kibiców przyszło. Zobaczymy jeszcze co w Rudzie. Jak się mecz podobał? Wracamy do gry. Ja nie wiem, po co wy macie nazwę na koszulkach firmy Dabek, jak ona już żadnych pieniędzy nie daje wam. Ja myślę, że Cieszyn nie przegra meczu w tym sezonie u siebie, a na wyjeździe będzie musiał powalczyć trochę. Kozera Bartek. Ładnie. Stasiek. I proszę, dla mnie rzucił trójeczkę Stasiu Zamora. Druga czy trzecia trójeczka. Ale teraz się pogubili w obronie. Jeszcze zmiany w Cieszynie. Trzydzieści osiem sekund do końca. 105-57. Szósty blok dzisiaj. Siódmy. Siedem bloków Bartka Kozery. Nie za wysoki zawodnik, a dzisiaj tyle bloków. To szósty punkt do Cieszyna. 106-57. Czy będzie różnica 50 punktów? Jest. 107-57. 50 punktami prowadzą zawodnicy Mosiru Cieszyn. To już ostatnie sekundy. 18. Matuszczak. Dziesięć sekund. Spójrzmy na wynik. 107-57. Dziękuję za relację z Cieszyna.